Dzień dobry. To kolejny tropiciel, tropiciel łódzkich historii, Sławek Macias. Dzisiaj przypomnimy postać, która mam nadzieję jest już w miarę znana w Łodzi, ale w związku z tym, że historia niezwykle ciekawa, no to warto do postaci Ira Aldridge'a, którego widzicie tutaj na tej niezwykłej tablicy, warto po prostu ją przypomnieć. Niezwykła postać przede wszystkim dlatego, że urodzony w czasach skrajnego niewolnictwa w roku 1807 roku Ira Aldridge stał się pierwszym w historii czarnoskórym o światowej sławie aktorem. Aktorem na dodatek szekspirowskim, poważanym wszędzie, gdzie tylko przyjeżdżał. Występował w całej Europie, trafił także do ówczesnego Imperium Rosyjskiego, no i także na tereny polskie, a zmarł latem 1867 roku właśnie w Łodzi. Niestety nie zdążył wtedy wystąpić, zabiło go prawdopodobnie zapalenie płuc. Ira Aldridge, proszę Państwa, był w tamtych czasach symbolem niezwykłym dla liberalnie nastawionej części ludności ówczesnego świata. Był właściwie symbolicznym bojownikiem o wolność i zresztą sam za takowego się uważał. Jednocześnie uważano go za jednego z najwybitniejszych tragików szekspirowskich. Artystę, który potrafił w sposób absolutnie niesamowity nie tylko grać Otella, ale w ogóle oddawać ten klimat szekspirowskich utworów niesamowitych, wielowarstwowych, bardzo, bardzo głębokich. Co ciekawe, proszę Państwa, ta łódzka wizyta, która sprawiła, że przeszedł do historii naszego miasta, to nie była pierwsza wizyta w Polsce. Grywał w różnych teatrach, w Warszawie, w Radomiu, w różnych miejscach. Zresztą, notabene, pewnie jeszcze wrócimy do tej postaci, bo jakiś czas temu ukazała się wspaniała biografia tegoż artysty, pióra związanej z Łodzią Badaczki. Ale sam Ira Aldridge był na tyle ważną postacią, na tyle szanowaną, na tyle cenioną, że jego śmierć odbiła się bardzo szerokim echem. I tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz jest ta przepiękna kamienica, w tamtych czasach mieścił się Teatr Paradiso, czy Paradyż, jak się mówiło po polsku, z pięknym hotelem i ogrodem angielskim. Zresztą takie stare dęby, stare drzewa, które Państwo możecie oglądać od strony ulicy Kościuszki, to są pozostałości po tym ogrodzie. Właściciel tego hotelu, ówczesny prezydent Łodzi również, czyli Edward Pollens, tak bardzo się przejęli, tak bardzo wielbili talent Iry Aldridge'a, że razem z kilkoma tysiącami łodzian oddali mu hołd. To było niesamowite, bo rzeczywiście od prostych robotników do arystokracji miejskiej ludzie przychodzili, żeby się pokłonić przed zwłokami artysty, a potem w kondukcie żałobnym, w asyście również ówczesnych wojsk carskich z obecnością najważniejszych osób w mieście, artystów również lokalnych, wszystkich postaci związanych z elitami ówczesnej Łodzi, został odprowadzony na stary cmentarz i tam pochowany. Przez 23 lata to był taki sobie po prostu grób, o którym część łodzian pamiętało, część nie, ale co ważne, jego córka, która zdobyła całkiem spory majątek, właśnie 23 lata potem ufundowała przepiękny nagrobek, który możemy podziwiać do dzisiaj. On niszczał, aż w końcu udało się również dzięki zbiórkom pieniężnym odrestaurować to miejsce i dzisiaj możemy podziwiać również nagrobek Iry Aldridge'a. Proszę Państwa, to właściwie tyle na razie. Wrócimy jeszcze do tej postaci, bo warto przypominać takie ciekawostki miejskie. Natomiast ten rys wolnościowy, który związany jest z Aldridge'em i Łodzią, jakoś mi się w głowie bardzo dobrze klei i to chciałbym, żeby Państwo zapamiętali.